Proszę Państwa, witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa, oczywiście przede wszystkim kandydatów, bo oni dzisiaj są najważniejsi. 9 października 2011 roku Polacy w kraju i za granicą oraz obywatele Unii Europejskiej, nie będący obywatelami polskimi, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat oraz stale zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wybierać będą 100 senatorów w okręgach jednomandatowych i 460 posłów z listy kandydatów na posłów w wielomandatowych okręgach wyborczych. Dzisiaj, proszę Państwa, w Radiu Koszalin zaprezentują się Państwo kandydaci do Sejmu 7 komitetów wyborczych. Postanowiliśmy, że zadawać im będziemy po jednym pytaniu z 4 ważnych obszarów, ważnych dla wyborców i także dla kandydatów. Pierwszy obszar to problematyka regionalna. Drugi – kwestie światopoglądowe. Trzeci – sprawy socjalne. I czwarty – priorytety kandydata. Czas na odpowiedź na każde pytanie to minuta i 30 sekund. Pierwszy obszar, który wydaje nam się najważniejszy, to sprawy regionalne. Pytanie brzmi następująco. Nasz region uważany jest za niezbyt bogaty. Premier Donald Tusk zapowiedział kilka dni temu konieczność pomocy finansowej, która powinna doprowadzić do wyrównania dysproporcji pomiędzy Pomorzem Zachodnim, Pomorzem Środkowym, a najbogatszymi regionami kraju. To główna część pytania. Czy Pomorze Środkowe powinno być traktowane wyjątkowo? Jeśli tak, to dlaczego? Jeśli nie, to dlaczego? Pani Krystyna Kasper, Polska Partia Pracy, sierpień 80. Bardzo proszę. Drodzy Państwo, tak jak już moi przedmówcy powiedzieli, nasz region jest region na mapie regionem w kolorze zielonym. To znaczy, jesteśmy regionem rolniczym. Co z tego, kiedy nasi ludzie, nasi rolnicy nie mogą nic od siebie, powiedzmy wprost, sprzedać, żeby zarobić pieniążki. Bezrobocie, jakie u nas panuje, również można by w tym kierunku jakby porównać rolnictwo z przedsiębiorcami, które zostały zlikwidowane. Nasze bezrobocie tutaj kwalifikujące się w 17% po prostu nie pozwala na to, ażeby cokolwiek zrobić. Dlatego uważam, że tak jak zostało powiedziane, że różnice, czy tak, czy nasz region wzbogacać, czy go nie wzbogacać, czy pomagać, czy nie pomagać. Uważam, że jednak mimo wszystko powinniśmy wszystkich jednakowo traktować w całym kraju. To nie jest tylko to, że na Śląsku, czy w Małopolsce, czy na Zachodzie, na Wschodzie jest inaczej. Nie, wszyscy potrzebujemy tego samego. Potrzebujemy pracy, potrzebujemy pomocy właśnie ze strony rządu. A zatem uważam, że jeżeli ktoś komuś coś obiecuje, a to obiecywał nam nasz rząd, nic w tej kwestii nie zrobił, uważam, że należy nam się tak jak wszystkim, nie tylko Koszalinowi, nie tylko regionowi środkowo-pomorskiemu, ale wszystkim w całym kraju pomoc ze strony rządu. Bardzo Pani dziękuję. Pytanie składa się z dwóch części i bardzo proszę, by Państwo korzystali z tej mojej sugestii i odpowiedzieli na obydwie części tego pytania. Brzmi ono następująco. Czy Państwo powinno refundować zatrudnienie in vitro? To pierwsza część pytania. I druga część pytania. Czy osoby o orientacji homoseksualnej według Państwa mogą być wychowawcami i nauczycielami i na przykład prowadzić rodziny zastępcze? Czy powinny przed podjęciem się takich zadań zdradzać swoją orientację seksualną? Pani Krystyna Kasper, Polska Partia Pracy, sierpień 80. Proszę bardzo. Drodzy Państwo, uważam, że bezpłodność u kobiet to jest pewien dylemat dla rodziny. Każda z nas kobiet chciałaby urodzić chociażby jedno dziecko. I w tym układzie, jeżeli Państwo mogłoby i chciałoby dofinansowywać, jak najbardziej jesteśmy za tym, też uważam, że z innych leczeń Państwo rezygnuje na koszt. Mogłoby, bo dotychczas tak jest, że rezygnują z innych leczeń, po prostu nie dofinansowują, nie refundują. Natomiast tu refundacja była jak najbardziej wskazana. Gdyż mamy problemy z adopcją. I tu trzeba by dołożyć do tego właśnie adopcję. Gdyby nie było takich problemów z adopcją, jaka w tej chwili istnieje w naszym kraju, wówczas na pewno panie
nie korzystałyby z refundacji do in vitro, natomiast korzystałyby właśnie z adopcji i mogły pomóc tym dzieciom, które tego potrzebują. Tak jest. Proszę Pani, może druga część tego pytania, czy osoby o orientacji homoseksualnej mogą być wychowawcami, nauczycielami? Dodamy Pani 5 sekund na to. Uważam, że to jest sprawa indywidualna. Każdy z nas powinien się nad tym zastanowić, co jest gotów z siebie dać, czy jest gotów takie dziecko na przykład w związkach homoseksualnych, czy jest gotów dać temu dziecku takie ciepło jak matka, czy powinien w ogóle się porywać z takim czymś. Uważam, że każdy z nas jest świadomy tego, do czego jest zdolny, do czego nie jest zdolny, a zatem zostawmy tę sprawę indywidualnym rozpatrywaniu. Bardzo dziękuję Pani. Kolejny obszar sprawy socjalne. Pytanie brzmi następująco. Co według Państwa, kandydatów, należy zagwarantować ludziom bezdomnym? Gdybyśmy wzięli przykład Koszalina, to na przykład tym, którzy śpią na Górze Chełmskiej. Co im powinno Państwo zagwarantować? I druga część pytania, jak rozwiązać problemy, które są związane z budową mieszkań komunalnych? Zawsze brakuje na to pieniędzy, listy są bardzo długie i od lat słyszymy to i problem jest nierozwiązany. Partia Pracy, Pani Krystyna Kasper. Proszę bardzo. W tym momencie powinniśmy sobie najpierw zadać pytanie. Dlaczego tak się stało, że mamy bezdomnych? Co było tego powodem? Tu na to wiele czynników się składa, bo przecież jak sięgamy pamięcią wstecz, nie było czegoś takiego u nas w kraju. Ale w momencie, kiedy u nas nasze prawo zezwala na pastwienie się nad rodziną, wyganianie żony z domu z dziećmi, pozwala na to, że mąż z różnych przypadków dostał się do więzienia, wraca z więzienia, już nie jest lokatorem swojego mieszkania, a zatem to powinniśmy sobie postawić główne pytanie. Dlaczego tak się stało i dlaczego mamy tych bezdomnych? Na pewno jest to jeden z powodów, gdzie powinno się nasze społeczeństwo skłonić ku temu, żeby tym ludziom pomóc. To nie tylko pijaństwo. Jeżeli już mówimy o pijaństwie, to też ma swoje tam jakieś ukryte przyczyny, dlaczego pije. Jeżeli chodzi o mieszkania komunalne, cały czas się mówi o TBS-ach i tu znowu pada pytanie, kogo stać na TBS-y? To są ceny tak horrendalne, to jest zmuszanie młodych ludzi, bądź ludzi, którzy są bez mieszkań, do brania kredytów. I teraz pytanie, kto te kredyty będzie spłacał i jak to ma być, jeżeli ma w tej chwili pracę, a za 2-3 dni zostaje z tej pracy zwolniony, bo pracodawca nie zwraca na to uwagi, czy on ma kredyt, czy on nie ma kredytu. I tu mówię, same TBS-y, same mieszkania komunalne. To już jest problem naszych urzędów. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kolejny obszar, bardzo ważny, to priorytety, które stawiają przed sobą Państwo jako posłowie, którzy ewentualnie dostaną się ponownie do Sejmu i ci z Państwa, którzy startują pierwszy raz jako posłowie tej pierwszej w swoim życiu kadencji. Co dla Pani, co dla Panów jest najważniejsze w przypadku wygrania wyborów? Priorytety Pani Krystyny Kasper, Polska Partia Pracy, sierpień 80. Drodzy Państwo, z racji pełniącej funkcji prezesa Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, na pewno najważniejszą rzeczą dla mnie będzie właśnie choroba cukrzycy. Sam jestem chora na cukrzycę, wiem co to jest, a w momencie, kiedy przychodzą do nas rodzice z dziećmi, młodzież, nie mogący się odnaleźć w tej chorobie, to jest dopiero problem. Jak im wytłumaczyć, że można żyć normalnie, bez jakichkolwiek stresu, bez jakichkolwiek strachu tego, że coś się może stać, ale teraz zachodzi pytanie, dlaczego zabiera się nam refundację do pasków testowych, gdzie musimy dziennie, to zależy od tego, jak lekarz zaleci badania hemoglobiny. W związku z czym dotychczas można było kupić w jednej aptece za grosz, w drugiej za 3,20 jako ryczałt, a teraz w tej chwili nawet do 17 zł. Już w tej chwili nam się podkreśla i zaznacza, że od nowego roku część insulin będzie nierefundowanych, część będzie refundowanych, ale ceny bardzo, bardzo mocno podskoczą. I teraz pytanie, co mają zrobić ludzie na wsi, w mniejszych miejscowościach, gdzie mają dzieci chore na cukrzycę, pompę otrzymują po hospitalizowaniu, otrzymują pompę, natomiast utrzymanie pompy kosztuje bardzo, bardzo dużo. W zależności od ceny pompy i rodzaju. Czyli rozumiem, że Pani będzie walczyć o prawa ludzi chorych na cukrzycę do godnego leczenia, nazwijmy sobie tak? Dokładnie tak, bo dla mnie to jest w tej chwili właśnie najważniejszym priorytetem.
Dziękuję bardzo. Pani Krystyna Kaster. Dziękuję. Teraz bardzo poproszę Państwa, kandydatów na posłów, o odpowiedź na następujące pytanie. Będziemy odpowiadać będą Państwo w kolejności Komitetu Wyborczych, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Co Pani, co Panowie w wypowiedziach pozostałych uczestników dzisiejszej debaty uważają za niemożliwe do zaakceptowania albo brutalnie mówiąc populistyczne. Polska Partia Pracy, sierpień 80, pani Krystyna Kaster. Proszę. Drodzy Państwo, tak przysłuchując się, tu jest nas w końcu 7 partii, które reprezentujemy. I teraz jest pytanie, kto z Panów wspomniał coś na temat zdrowia? Nikt o tym nie wspomniał. Wspomniał Pan poseł Hoc, przepraszam. Ogólnikowo. No dobrze, nie przeszkadzaj Pani, natomiast chodzi... Tak, no to tym się możemy chlubić. A co zresztą? Panie pośle, tak, tylko chodzi mi teraz właśnie w tej chwili o to. Dlaczego? Nikt nie wspomniał właśnie o tym, jak mamy żyć. Pytanie do Pana Hoca. Przecież Pan jest lekarzem, prawda? Pan wie, co to jest choroba cukrzyca. Jest to tak zwane niszczenie naszego organizmu. Bo my po prostu jesteśmy przez tą chorobę niszczeni. To wszystko podlega zniszczeniu. To nie tylko to, że brak insuliny w organizmie. To nie jest to. To jest ślepota. To jest wózek inwalidzki, amputacje. To są dializy nerek. Wiele, wiele innych czynników się składa właśnie na tę chorobę. Także uważam, że jeżeli zajmiemy się jeszcze, prócz tych spraw, które faktycznie są potrzebne, które były poruszane, zajmijmy się jeszcze zdrowiem, zajmijmy się jeszcze tym, żeby zmniejszyć kolejki do specjalistów, bo z tym jest też problem. No niestety, jako chora na cukrzycę pół roku muszę czekać, żeby dostać się do specjalisty. Sam lekarz pierwszego kontaktu jest w stanie pomóc. On chce, tylko na to nie ma czasu. A gdzie edukacja? W tej chwili dotychczas było mówione 286 milionów ludzi chorych na cukrzycę w świecie. W tej chwili już zanotowano 366 milionów. A zatem jest to epidemia XXI wieku. Zastanówmy się nad tym, czy warto... Dziękuję bardzo. Dziękuję.